Witamy szanownych Państwa. Witamy. Inspiracje naukowo-badawcze. Czas zacząć. Inspiracje dydaktyczno-badawcze. Też można. Czemu się dziś spotykamy? Pracujemy nad podręcznikiem, autorskim takim podręcznikiem. Pana doktora autorskim podręcznikiem. Kranioterapii, ale również pan Krzysztof tutaj bardzo duży wkład ma, bo no, moje umiejętności techniczne są żadne, a poza tym pan Krzysztof ma pomysły. Pomysły oryginalne i... Janusz, kranioterapia. Czym cechuje się i czym odróżnia się twoja kranioterapia od tego, co można spotkać w internecie, w literaturze takiej powszechnej, kopiującej się z książki na książkę? No właśnie, bo trzeba mieć świadomość, że jeżeli ktoś pisze podręcznik akupunktury takiej czy innej, tutaj mówimy o akupunkturze skóry owłosionej czaszki, kranioterapią się to nazywa, to praktycznie ktoś to odkrył. No tutaj mamy i Japończyka, Yamamoto, i Chińczyków, i od nich się przepisuje, ale czym się różni to, co oni wynaleźli, od tego, co... No właśnie. A no właśnie. My mamy taką możliwość, my mówię, bo się zajmujemy, pan Krzysztof zawsze jest na kursie klawiterapii jako adwokat, prawda, no sił czystych. I my mamy zupełnie inny ogląd tego, czym się zajmowali ci, którzy z punktu widzenia akupunktury widzieli miejsca na skórze. Określili przy pomocy kresek, przy pomocy punktów, przy pomocy kresek, które są ułożone pod jakimś kątem, miejsca, które należy stymulować. Oni chyba nie wymagali od swoich pacjentów, żeby się strzygli. Ja wymagam tego. Wymagam w sensie takim, że zabieg klawiterapii, gdy jest pacjent ostrzyżony do skóry, głowę ma ostrzyżoną do skóry, ta skóra pokazuje nam miejsca, które ujawnia, miejsca, które są właściwymi miejscami do stymulacji. I okazuje się, że tam nie ma ani kropek, ani regularnych linii, ani też linii ułożonych pod kątem. Są to nieregularne pola w miejscach, które przewidują oni, ale z grubsza. My jesteśmy chyba pierwszymi, my w sensie tych, którzy się zajmują klawiterapią, jesteśmy pierwszymi badaczami, którzy mogą zwizualizować te miejsca. I gdy widzimy je, wizualnie widzimy. Czyli takie ujednolicenie różnych systemów w jedną spójną formę, tak, którą można obrazować wizualnie, obiektywnie, bez uciekania się do abstrakcji. Tak. I to jest nasze doświadczenia tutaj, chciałem powiedzieć, ubogacają to, co nam ci autorzy wszyscy poprzedni donieśli. Ale to ubogacenie wprowadza pewien zamęt. Ten zamęt polega na tym, że u każdej osoby, której skóra demonstruje te miejsca wyglądają inaczej. Z jednej strony to tak na pierwszy rzut oka może być powodem zamętu, ale nie jest. To nie wprowadza zamętu, to wprowadza uporządkowanie, bo my możemy skorygować to, co nie udało się tym, którzy pracowali i wypracowali to, na czym my pracujemy. To nie znaczy, że jest to krytyka z naszej strony, że oni nie potrafili. Po prostu no to doświadczenie pokazuje, że korzystamy trochę inaczej. Tak? My korzystamy z tego, co oni opracowali, rozszerzamy to i upraszczamy jednocześnie, bo no jak określić kąt, jeżeli jest opisany kąt, jeżeli chodzi o strefę apraksji, że te linie pod kątem 40 stopni się stykają, jak ten, to trzeba by było na każdej I głowie. I czy to jest też tak bardzo mocno istotne, zważywszy na to, że głowy jednak są... No różne. Różne. I nawet połowy naszych ciał są niesymetryczne i to jest problem. My ten problem mamy, że tak powiem, z głowy. Bo wiemy już, o co chodzi, i pod tym kątem zmieniamy tą wiedzę. Będzie to ciekawa książka.
Tu jest też chyba taka wygoda, bo jak wbijamy igłę, to może faktycznie szukamy czegoś z większą lub mniejszą precyzją, jakiegoś szczególnego objawu albo reakcji typu dygnięcie oka. Natomiast tu jednak mamy wiązkę patyków szaszłykowych, laserowo precyzyjnie, za testem i działamy na strefowo, na całą skórę głowy w danym miejscu, prawda? No tak, tak, ale tutaj my jeszcze wykorzystujemy dokładniej, my idziemy, tamci odkrywcy, czy Chińczycy, czy Japończyk, oni korzystali z systemu akupunktury, czyli skodyfikowane w sensie określenia miejsca precyzyjnego, no, na tyle, na ile można precyzyjnie określić punkt akupunktury w odniesieniu do każdego różnego człowieka różnej głowy. To my tutaj korzystamy z tego, że skóra nam demonstruje różne fenomeny pod tytułem łupież na głowie. Tak się mówi, mam łupież na głowie, znaczy ja nie mam, pan Krzysztof też nie ma. Łupież na głowie, to tak jakbyśmy powiedzieli, ptak usiadł na drzewie. No jak ptak usiadł na całym drzewie, ptak usiadł, przycupnął na gałązce, czyli w określonym miejscu tego drzewa. I teraz, gdy mamy łupież, to widać go, jak on się sypie, ten złuszczony na skórek. Ale to jest też taki łupież, że jak działamy na skórę, to skóra się może okazywać słabsza w danym miejscu, prawda? Tak, ale to my już wiemy, to my jesteśmy do przodu bardziej niż... Czyli nawet ktoś, kto nie ma łupieżu, w momencie stymulacji pewne miejsca mogą pokazać sypliwością. Tak, ale może dokończę. W czym rzecz? Otóż łupież na głowie. Kiedy ostrzeżemy człowieka, który miał łupież na głowie, to okazuje się, że cała głowa mu się nie łuszczy. Że są to ograniczone miejsca i my możemy zobaczyć te miejsca, bo skóra się łuszczy w określony sposób. Przypomina to, co przypomina? Mapę, na przykład mapę lądu, czy też mapę oceanu, w zależności od tego, na co patrzymy. Nieregularne brzegi o różnej wielkości. To jest zadziwiające w tym wszystkim, nieprawdaż, prawda? A tak częstość, jeżeli byśmy porównali albo w ogóle próbowali znaleźć odniesienie miejsca łupieżu albo sypliwej skóry, a plamy jaśniejsze, ciemniejsze, przebarwienia? Nie, no to tylko teraz powiedzieliśmy dotąd o łupieżu, ale skóra nam demonstruje bardzo różne takie, że tak powiem, fenomeny. To są właśnie niedobarwienia, to są przebarwienia, to są nawet takie refleksy w sensie odbicia światła od głowy, na którą patrzymy pod różnym kątem w oświetleniu. Inaczej ta głowa błyszczy w miejscach, gdzie jest skóra o pewnej jakości, a inaczej o innej jakości. To łuszczenie to nie zawsze jest łuszczeniem takim, które zastaliśmy. Pracując metodą klawiterapii ze skórą głowy, my możemy wywołać to łuszczenie, czyli jest to jakby pierwszy stopień tego łupieżu. Najpierw skóra jest gorsza, a później dopiero się łuszczy, a my zmuszamy tą skórę do pokazania tej słabszej strony poprzez to, że my ją tam dziobiąc, no nagle się okazuje, że w pewnym miejscu pokazuje nam coś, czego nie było minut temu 10. Czyli taki zabieg klawiterapii, jeżeli byśmy opracowywali głowę, to jest ile mniej więcej czasu trzeba poświęcić na to, żeby profilaktycznie zrobić sobie dobrze, jeżeli można tak to nazwać? No tak, jeżeli mówimy o głowie. Taki zabieg powinien trwać, jeżeli mamy głowę ostrzyżoną, bądź już się pozbyliśmy z jakichś powodów włosów, tak. Demonstracyjne. Tak, no właśnie tutaj głowa Krzysztofa będzie w podręczniku jako głowa taka dydaktyczna. To po pierwsze, do uzyskania rumienia, czyli skóra musi się zaczerwienić. Dlaczego? Bo poprawiamy krążenie na głowie, a taka sama reakcja zachodzi wewnątrz głowy, czyli w ośrodkowym układzie nerwowym. Lepsze ukrwienie, lepsze odżywienie, lepsze utlenowanie, tak się to mówi, więcej tlenu. Układ nerwowy lepiej działa.
U każdego się skóra głowy tak samo zaczerwieni? Nie. Nie. Czyli takim zapasowym planem B będzie? Zapasowym planem B będzie doprowadzenie do tego, że osoba poczuje delikatne ciepło w głowie, wewnątrz. Skąd to ciepło? Więcej krwi tętniczej. Krew tętnicza jest bogatsza w tlen, w substancje odżywcze, ale jest też cieplejsza od krwi żylnej o ponad 1 stopień. To się czuje, jeżeli rozszerzą się naczynia krwionośne tętnicze, do czego my doprowadzamy, ta osoba poczuje ciepło i w tym momencie możemy zakończyć zabieg. Różnie to bywa. 10 minut, pół godziny, 40 minut. Tak też może być. I pilnujemy, żeby nie przebijać skóry głowy, czyli pracujemy z narzędziem umiejętnie tak. I z rozumem. Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz właśnie. To jest głowa, jest miejscem, gdzie osadzone są oczy. Mamy po dwa oczka, więc jak jedno byśmy stracili, to w zasadzie mamy drugie, ale szkoda i tego drugiego. W związku z tym musimy być bardzo uważni, bo narzędzie może wypaść nam z ręki, bez względu na to, co to będzie, czy to będzie klawik, czy nawet patyk, który jest no, lżejszy od metalowego klawika i zrobić krzywdę. Także to jest, tutaj uczulam Państwa na ten fakt, ponieważ no, szkoda przy okazji leczenia nabawić się jeszcze czegoś gorszego. Także z Panem Krzysztofem pracujemy. Jest już godzina dosyć późna. Światło sztuczne prawie że nad ranem jest już i jesteśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni z tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Zadowolony jesteś? Jestem. A tak, Twoja praca, klawiterapia, kranioterapia, akupunktura i nowy nabytek, kanigalis. Jakbyś spojrzał na porównanie tych dwóch światów? To Pan Krzysztof tutaj... Bo ja utknąłem w świecie kanigalisa, w tej chwili już drugi rok to ciągnę. Świat okazuje się być nader bogaty, ale też zupełnie różny od tego, co możemy spotkać w innych systemach terapeutycznych, bo tak jak czy klawiterapii, czy akupunkturze, presurze mamy jednak do czynienia z takim bodźcowaniem odczuwalnym, wywołujemy reakcję obronną, odruch obronny, bo jednak wywołujemy pewien stopień bólu, wywołujemy reakcję naczynia ruchową. U kanigalisa mamy jednak sytuację trochę inną, bo działamy na sfery odczuwania, świadomego odczuwania dotyku. To jest taka sprawa. Najczęściej stosujemy miękki, delikatny dotyk, nieuciskowy. Wywołują się różne zjawiska, ale jak to bogactwo zjawisk, bo tak obserwujesz moje działania na tym polu i masz jakieś takie porównanie ze swojego warsztatu pracy, jak w ogóle, jak ty to widzisz? Jest to niezwykła rzecz. Kanigalis do epoki pana Krzysztofa, którym... No, W Polsce, tak, oczywiście, w Polsce. Bo już pierwsza książka została wydana i jest w dalszym ciągu osiągalna. Prawie że osiągalna, bo nie jest tak w zasięgu ręki, ale z panem Krzysztofem, jak się ktoś chętny będzie chciał skontaktować, to myślę, że jeszcze tam... Mi już się egzemplarze skończyły, szczerze mówiąc. No jeszcze dwa są u mnie. Aha, są jeszcze? Tak, są jeszcze. To jeszcze dwa egzemplarze zostały. Zapraszamy na warsztaty. Można na warsztatach. Więc tutaj to jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem, bo klawiterapia, z którą się mam okazję stykać i sam dotykam tego tematu, jestem autorem jednego z rozdziałów w podręczniku doktora Barbasiewicza. I to jest doktor Barbasiewicz wyszedł od akupunktury. Klawiterapia okazuje się być znacznie skuteczniejszą w wielu potrzebach, że tak powiem, zdrowotnych, choć nie generalnie. Natomiast tutaj to, co Kaligaris pokazuje, jest zupełnie zdumiewające i można by było odnieść wrażenie, że to jest jakby inny świat, bo to jest nieco inny świat. Uzyskuje się efekty takie, o których... Dodajmy tutaj, że tak terapeutycznych działań u Kaligarisa spotkamy stosunkowo niewiele.
No tak, ale życie nie tylko składa się z medycyny. Duże jest w sferach diagnostycznych albo wywoływania różnego rodzaju form widzenia albo zmiany postrzegania. Fakt, są też rodzynki, o tym będzie w jednym z odcinków raportu specjalnego projektu Caligaris. No w każdym razie, gdyby tak popatrzeć na to, co udaje się uzyskać poprzez wiedzę Caligarisa, można by sądzić, że wkraczamy w świat baśni. Tak by można było myśleć, gdyby nie to, że Caligaris był neurologiem. Był profesorem nawet, czyli miał olbrzymi dorobek. To, co on zostawił, to ile tysięcy stron? No, 20 książek dosyć grubych, tak średnio 500 stron wzwyż, więc tak w przeliczeniu około 10 tysięcy stron trudnego tekstu. Ja jestem zaskoczony, jak wielką pracę wykonał, jak to jest praca... Plus około 40 publikacji jeszcze w różnych czasopismach medycznych na tamte czasy. Więc to jest coś takiego, co taka olbrzymia spuścizna. Ten człowiek wyprzedził swoją epokę i naszą epokę. A może nasza epoka właśnie dojrzewa do jego odkryć? No, neuroscience? Bo to są takie właśnie obszary, które... Być może tak i tak należy popatrzeć na to. Aczkolwiek nasz warsztat jest jeszcze zbyt skromny, no bo jesteśmy chałupnikami. Z panem Krzysztofem uprawiamy naukę przy kominku. Ciepło jest nam tutaj. Także zachęcamy do tego, żeby jak już stworzymy książkę, żeby poświęcić jej troszkę uwagi. A Caligaris myślę, że jak najbardziej, nie tylko na deser, ale... No, tak jak pan doktor pracuje z kranioterapią, a ja w tej chwili też siedzę nad książką Fabryka Snu, dosyć obszerne opracowanie z książek Caligarisa i w tej czyli kolejna książka. Ale to już książka mojego autorstwa. Po prostu doszedłem do wniosku, że różne materiały u Caligarisa są tak rozstrzelone po jego pozycjach, po jego książkach, że fajnie byłoby zrobić trochę takich opracowań tematycznych. Mm-hmm. Czyli na pierwszy ogień wziąłem coś, co jest mi bliskie, tematyka snów, śnienia i tak dalej. I od jesieni siedzę nad Fabryką Snu. Fabryka Snu będzie zawierała około 250 różnych... A mamy zimę. Od jesieni siedzi, a mamy zimę. Około 250 różnych stref projekcyjnych, które są związane i ze zjawiskami spania, zasypiania, zjawiskami okołosennymi, wpływaniem na kierunek marzeń sennych, ale też materiały dla warsztatu terapeuty. Użył pojęcia strefy projekcyjne. Jest to pojęcie, którego używamy opisując klawiterapię. No, my używamy takiego pojęcia plaszetki, co prawda. No tak, ale to... Strefy projekcyjne. Strefy, czyli miejsca na skórze, których stymulacja w delikatny sposób w klawiterapii jest to intensywne, są to bardzo intensywne bodźce. Tutaj natomiast bodźce takie, przy pomocy których oczekujemy, że ból nam podpowie to, czego byśmy chcieli się dowiedzieć. A tutaj natomiast bardzo delikatne są te bodźce. Ale skóra jest tym medium, z którym jesteśmy po przeciwnej stronie lustra. Tego samego fenomenu zwanego skórą. Tak. No i w tej chwili tą książkę już powoli domykam, natomiast teraz, już w lutym, otwieramy nową serię badań. Pan doktor będzie się przyglądał temu uważnie. Mam lupę. I w tych badaniach też, te badania teraz już ja sam poprowadzę. Chciałbym kilka rzeczy sprawdzić, jeżeli chodzi o odkrycie Caligarisa. No i w zasadzie wszystkich zainteresowanych tematem, osobą Caligarisa i zgłębianiem tych rzeczy, o których on pisał, tych rzeczy, które on badał i które odkrywał. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Jeszcze można się zapisać na drugą edycję projektu badawczego Caligaris. Jest to jedyne miejsce chyba w tej chwili na świecie, tak?
Może być. W Niemczech ktoś się zajmuje, ale jakoś tak... We Włoszech też jest, ale generalnie te miejsca, które się zajmują kaligadisem, bardziej się zajmują kaligadisem pod kątem, że tak powiem, dopinania tego jako metod okołoterapeutycznych. Natomiast my tutaj w Polsce zajmujemy się tą strefą poznawczą z zakresu... No, chyba ciekawszą. Ciekawszą. Mhm. Ale też ujmując ją nie w taki wyskokowy i odskokowy sposób, ale bardziej taki może unaukowiony w stronę właśnie neurologii, neuroscience, nauki o postrzeganiu, o poznawaniu. Więc idzie to w tą stronę. No i zobaczymy, jak to będzie. Teraz ten projekt badawczy, druga edycja, jest zaplanowana na około pół roku. Także w ciągu pół roku kilkanaście eksperymentów będzie wykonanych. Zobaczymy, co w nich się wyłoni, co w nich się pojawi ciekawego. Eksperymenty na żywo u pana doktora. Pomysł i wiedza u pana Krzysztofa. Także zapraszamy i pozdrawiamy. I do następnego razu. Cześć.